Cześć kochani, tu Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Aż trudno mi uwierzyć, że dzisiaj oficjalnie kończymy serię 7 grzechów głównych. Kończymy ją grzechem chyba takim najbardziej spektakularnym, no i najgroźniejszym, wydaje mi się. A tym grzechem jest gniew. Gniew może przybierać bardzo różne formy, może, wiecie, tak długo tlić się w człowieku i zżerać go od środka. Może przybierać formę hejtu i wylewać się w internecie i w prawdziwym życiu. Może mieć formę przemocy fizycznej lub psychicznej. Ale właściwie zawsze jest to bardzo niszczycielska siła. I nie zrozumcie mnie źle, gniew jako emocja jest nam w życiu bardzo potrzebny. Musimy się czasem na coś zdenerwować, żeby coś w swoim życiu zmienić chociażby. Ale tak jak płomień, który wybrałam jako symbol tego swojego gniewu, jest piękny i jest potrzebny, to jest też bardzo niszczycielski i właściwie to spala wszystko, co stanie na jego drodze. Podobnie jest z gniewem. Jeśli pozwolimy mu się nakręcić, jeśli pozwolimy mu przejąć władzę, to tak jak po pożarze, właściwie nie ma już co zbierać. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na temat interpretacji tego grzechu, no i oczywiście na temat całej serii i bardzo, bardzo czekam na wasze sugestie kolejnej takiej dużej serii. Mam nadzieję, że wspólnie coś fajnego wymyślimy, a teraz zapraszam do części tutorialowej. Jak widzicie, zaczęłam już z zakrytymi brwiami i krok, który będzie pierwszym krokiem, który wykonam właśnie teraz, to przyklejenie do głowy takich fragmentów kartonu pokrytego glacanem. Dzięki temu jakby zwiększę sobie tą powierzchnię, po której będę malować. Wszystkie te takie wyciągnięte w górę płomienie czy dym będą właśnie na tym malowane. A pokryłam ten karton glacanem dlatego, żeby po prostu łatwiej się po nim malowało, farba nie wsiąkała tak bardzo i zachowywała się bardziej jak na skórze. Powiem wam szczerze mówiąc, że nie jest to takie, powiedziałabym, rozwiązanie idealne, optymalne. Glacan niestety tak za bardzo, moim zdaniem, marszczył się troszeczkę na skórze. Zachowywał się jednak inaczej w tym miejscu, gdzie był już na skórze, niż na kartonie. Być może dałam za dużą jego warstwę, już przylepiłam właśnie do skóry. No nie wiem, będę musiała jeszcze nad tym na pewno popracować. Szczególnie miałam ten problem na ramionach, gdzie ta skóra jest taka miększa i bardziej się rusza. Na czole nie było tego problemu aż tak bardzo. A wracając do tego, co dzieje się właśnie na ekranie, to całą twarz pomalowałam na czarno. Następnie zrobiłam taki szkic jakby farbą błękitną. Ona daje taki, no taki lekkie dotknięcie koloru, a poza tym takie wrażenie właśnie, że jest ten dym taki bardziej wielowymiarowy. Następnie farbą wodną, białą, dopracowałam już elementy i rozmyłam wszystko delikatnie tłustą farbą, bo ona daje mi właśnie taką możliwość takiego bardziej płynnego rozmycia tego, co maluję. Następnie przeszłam do dekoltu i tu schemat jest bardzo podobny, też wszystko pokrywam najpierw czarną farbą, potem pracuję już farbą czerwoną, no i żółtą, mieszam ją również z tą czerwoną, żeby wyszedł pomarańcz gdzieniegdzie, no i wszystkie te elementy bardziej wyraźne już właśnie maluję kolorem żółtym i odrobinę bieli też tam się pojawiło. Okolice oczu przyciemniam jeszcze bardzo dokładnie cieniem, linię wodną maluję kredką i to już wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, jak podobała wam się ta interpretacja i który z grzechów najbardziej przypadł wam do gustu. Do zobaczenia, buźka!